Witamy wszystkich na pierwszej konferencji prasowej w nowym roku. Jestem pan trener Adam Majewski. Panie trenerze, poproszę o takie krótkie rezumę przygotowań, jak to będzie wszystko wyglądać. Mam nadzieję, że dobrze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Myślę, że wszyscy są mniej więcej zorientowani, bo to już zostało opisane w różnych gazetach czy artykułach. Tak, spotkaliśmy się w środę, rozpoczęliśmy przygotowania. Ta przerwa wydawała się, że jest dosyć długa, natomiast minęła bardzo szybko i tak naprawdę niedawno zakończyliśmy mecz z Piastem Gliwice, a spotykamy się dzisiaj, czy tam w środę się spotkaliśmy. Trenujemy przez 2 tygodnie na własnych obiektach. Mam nadzieję, że zima nas nie zaskoczy, bo z tego co tu słyszę, że zapowiadają mrozy i może się pojawić problem, bo doskonale wiemy, że nasz balon, który miał powstać, powstał, ale niestety opadł, dlatego to mogą być pewne problemy. Potem wyjeżdżamy na zgrupowanie do Turcji. Będziemy trenować, mam nadzieję, w komfortowych warunkach na 2 tygodnie. Po powrocie czeka nasz pierwsze spotkanie. Tak naprawdę już nie rozegramy żadnego meczu sparingowego w Polsce, tylko bezpośrednio tutaj będziemy się przygotowywać do meczu z Górnikiem Zabrze. Tyle jeżeli chodzi o przygotowania, natomiast jeżeli chodzi o jakieś sytuacje związane z zawodnikami kadrowe, to mam nadzieję, że do obozu w Turcji uda się wszystkie sprawy pozałatwiać i zawodników, którzy mają do nas przyjść, i zawodników, którzy ewentualnie mają od nas odejść. Czas na pytania. Czy coś wiadomo już o Piaseckim, czy zostaje? Jestem bardzo zaskoczony tym pytaniem. Nie, oczywiście wiemy dobrze, bo wszyscy żyjemy tymi losami Fabiana Piaseckiego, co w tej sytuacji wyniknie. Na ten moment plus jest taki, że wiemy, na czym stoimy, wiemy, jaka jest decyzja Śląska, Wrocław. Warunki zostały ustalone między klubami i teraz tak naprawdę decyzja należy do naszego klubu po części. Jeżeli będzie nas stać, to skorzystamy z prawa wykupu Fabiana, ale musi to nastąpić w przeciągu paru dni. Jeżeli nie, to samoistnie Fabian wraca do Śląska Wrocław. Oczywiście to też jest uzależnione od tego, czy napastnik Śląska Exposito z tego klubu odejdzie. Na ten moment są bardzo duże szanse na to, dlatego sytuacja jest klarowna i mam nadzieję, ja od siebie, że Fabian z nami zostanie, bo to bardzo ważny gracz naszego zespołu, ale nie mam na to do końca wpływu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A jaki pan oczekuje wzmocnienia, na jakiej pozycji? To następne bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak. No, nasza sytuacja jest taka, jaka jest. Tutaj udało się, że tak powiem, zabezpieczyć teoretycznie budżet. Nie wiem, czy do końca sezonu, czy prawie do końca sezonu. I to tak jak powiedziałem na początku. Myślimy o 2 zawodnikach, góra 3, ale żeby ci zawodnicy do nas mogli przyjść, to ktoś z naszego zespołu po prostu musi odejść, bo inaczej nie będzie na to środków. Ostatnie pytanie. Czy pan też skorzystał z 8-dniowego urlopu, żeby już nie myśleć o piłce i o trenowaniu, czy jednak cały czas pan myślał, jak przygotować zespół? Wie pan co? Myślałem o wszystkim. O jednym, o drugim, o trzecim, ale tak jak powiedziałem, na pewne rzeczy mam wpływ, na pewne rzeczy nie mam wpływu. Na pewno my jako sztab będziemy się zrobić wszystko po tych urlopach, żeby jak najlepiej drużynę przygotować do sezonu. Mam nadzieję, że osoby zarządzające zrobią wszystko, żeby jak najbardziej tą drużynę nie osłabić i wzmocnić. I mam nadzieję, że to się uda i zobaczymy, jak zakończymy sezon, na którym miejscu. Teraz mamy sytuację komfortową, ale już to podkreślałem wielokrotnie, że to dopiero połowa drogi, jest druga runda, która będzie zdecydowanie trudniejsza, będzie większa presja. Mamy pewien zapas, chcemy dobrze rozpocząć, bo potem może być już tylko łatwiej, a nie trudniej. Trenerze, Maciej Domański wrócił, Marcin Budziński, czy na tych zawodników trener będzie mógł już tak w pełni liczyć wiosną? Podobne pytanie o Konrada Wrzesińskiego. Tak, Maciej Domański wrócił, rozpoczął przygotowania. Pierwszy tydzień będzie miał taki wprowadzający. Oczywiście będzie uczestniczył normalnie w zajęciach z piłką, natomiast może nie we wszystkich. Konrad Wrzesiński myślę, że jest zdrowy na 100%, także to nie ma żadnego problemu. Natomiast Marcin Budziński na ten moment nie trenuje z nami jeszcze, bo to jeszcze trochę potrwa. Być może w lutym albo w marcu będzie zdrowy na 100%, ale to w zależności od tego, jak będzie przebiegała rehabilitacja. Mam jeszcze pytania?